Witam serdecznie ponownie. Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa. Jest obiecany europoseł Ryszard Czarnecki. Jeszcze w nastrojach sportowych, bo my tutaj już świątecznych, no ale w Brukseli siedzi, to tam wszystko inaczej jest. Witamy, panie pośle. Witam, panie doktorze, witam państwa. Sport to bardzo ważna część polskiej tożsamości narodowej, więc będzie zawsze, nawet święta. No, od kiedy Lewandowski został człowiekiem roku, najlepszym piłkarzem świata, to jak rozumiem, każdy polityk od dziecka już kopie piłkę nożną i w ogóle ja zasypia piłką. Piłkę siatkową zdecydowanie. Przypomnę, że Polacy są dwukrotnymi mistrzami świata z rzędu i bardzo bym życzył piłkarzom, żeby chociaż byli choćby w pierwszej czwórce mistrzów świata. No bo nie mamy jednego Lewandowskiego wśród piłkarzy, ale za to mamy całą drużynę Lewandowskich, bardzo dobrą. Gra zbiorowa nigdy nie była naszą siłą, ale okazuje się, że potrafimy. No i proszę, i cokolwiek Ryszard Czarnecki ma wspólnego z siatkówką, jakie efekty. No ale ja tutaj pana nie uprzedziłem, że zapowiedziałem, że będzie pan śpiewał kolędy dzisiaj. No, no może zanim zacznie pan śpiewać, to porozmawiajmy już zupełnie serio o tym, co się dzieje z tym porozumieniem w Unii, bo miło już było, ogłosiliśmy, że jest dobrze. A tu tymczasem służby prawne Unii próbują podważać rangę tego porozumienia. Gdzie my jesteśmy? Co kogo obowiązuje? Bo traktaty to już na pewno chyba nie obowiązują, ponieważ mam wrażenie, że jakby ustala się nowe prawo, gdzie już traktaty przestały istnieć, no i coś tam próbujemy dogadać na podstawie jakichś rozporządzeń, dygresji, postanowień, jakby to nazwać, różnych ciał unijnych. Co w tej chwili obowiązuje kogo w tej Unii? Obserwując, co się dzieje, przypomina mi się polska poezja, konkretnie Konstanty Ildefons Gałczyński, który pisał kiedyś, bo ulica miła, moja miła, nie jest wcale taka miła. Powiedział pan redaktor, że było miło. No powiem w ten sposób. Trzeba to oceniać realistycznie i pragmatycznie. Myśmy na tym boisku unijnym, w dużym stopniu obcym, powiem wprost. Formalnie Polska jest częścią Unii oczywiście, ale przecież to boisko jest takie, że no często mam wrażenie, że to jest mecz wyjazdowy. Tak jak powiedział w wywiadzie, którego pan przeprowadzał, Jarosław Kaczyński dla tygodnika Gazeta Polska, myśmy ugrali to, co mogliśmy ugrać w danym miejscu i czasie. Natomiast od początku było wiadome, że będzie to podważane na zasadzie, no jak nie kijem, bo to pałką, jak nie wejdą drzwiami, to oknem, jak nie oknem, to kominem. Zwracam uwagę, że w lipcu myśmy na tym drugim szczycie unijnym uzyskali porozumienie bardzo dobre, gdy chodzi o finanse, świetne, gdy chodzi o formułę praworządnościową, na tyle była ogólna, że nam krzywdy specjalnie zrobić nie mogła. I to zostało natychmiast podważone po 10 dniach przez Parlament Europejski, a potem przez prezydencję niemiecką. Skoro instytucje Unii Europejskiej z Komisją Europejską w sprawie polityki migracyjnej, na przykład w sprawie wymiaru sprawiedliwości, ewidentnie łamią, można powiedzieć, obchodzą, naginają, a tak naprawdę łamią traktaty europejskie, to dlaczego spodziewamy się, że nie będą łamać poszczególne kraje członkowskie Unii, na przykład, na tym zależy, regulacji niższego rzędu, chociaż bardzo też ważnych, typu konkluzje szczytu Rady Europejskiej. W związku z tym należy się spodziewać, że będą próby obchodzenia tych konkluzji. Na szczęście taki pierwszy mecz, używając tym jednak sportowej, po szczycie myśmy wygrali, Komisja Europejska raczyła zaakceptować wyniki szczytu. To jest punkt. No to oczywiście będą do tego wracać, ja nie mam wątpliwości, ponieważ tak naprawdę chodzi o to, że Polska staje się najbardziej konkurencyjna w wymiarze politycznym, geopolitycznym i ekonomicznym także. W związku z tym trzeba Polsce taki sufit postawić, żebyśmy go nie przebijali, żebyśmy głową w ten sufit uderzali. I o to w tym wszystkim tak naprawdę chodzi.
Rzeczywiście jest tak, że oni się nas boją, bo no, tak się śmiano z tej gospodarki polskiej, z naszego potencjału. No ale któregoś pięknego dnia okazało się, że eksport Niemiec do Polski, Węgier i chyba Czech jest większy niż do Francji. Tak? No więc wtedy już śmiesznie przestało być, no bo wyobraźmy sobie, co by się stało na przykład, gdyby Niemcy przestały eksportować do Francji. To pewnie niemiecka gospodarka by się zawaliła. Zwracam uwagę, że za tego rządu, za rządu polskiego, rządu premier Beaty Szydło, potem premiera Morawieckiego, za rządów obozu PiS-u z Jarosławem Kaczyńskim na czele, myśmy prześcignęli dwa kraje dawnej EWG, dawnej piętnastki, gdy chodzi o PKB na głowę mieszkańca. Najpierw Grecję, parę lat temu, dosłownie teraz, w tym czasie Portugalię. Polska idzie mocno w górę, jesteśmy w takiej windzie ekonomicznej, która jedzie w górę. No, oczywiście jesteśmy dalej jednym z 8 państw o najmniejszym PKB per capita w Unii, ale w sumie bardzo dynamicznie się rozwijamy. Także no, generalnie na tle innych krajów dużo lepiej przeszliśmy pandemię w sensie gospodarczym. Dzięki mądrym decyzjom władz, które obok Danii i Czech byliśmy pierwszym krajem, który zamknął granicę. My jesteśmy sojusznikiem numer jeden USA w Unii Europejskiej po Brexicie, po odejściu Wielkiej Brytanii. No, jednym słowem, nasza waga polityczno, ekonomiczno, geopolityczna bardzo wzrosła. Udało się nam skupić wokół Polski, stworzyć taki zespół państw, nie tylko Grupa Wyszehradzka, WIFOR, ale także Polska jest jedynym krajem, który spina niejako takie trzy moduły. Kraje bałtyckie, Bałkany i Grupa Wyszehradzka. Polska jest dwóch z nich. Jesteśmy krajem bałtyckim, jesteśmy WIFOR. Mamy bardzo dobre relacje z Bałkanami. W związku z tym wokół nas te kraje się skupiają. No to wszystko nie mogło przejść niezauważenie. I są pewne reakcje. No, naprawdę tu nie chodzi o Puszczę Białowieską i Kornika Drukarza, o sądy, o Trybunał Konstytucyjny, o media, czy o cokolwiek. Tutaj chodzi o to, że jak to powiedzieli skądinąd niechętni rządowi polskiemu eksperci, że chodzi o ograniczenie konkurencyjności Polski. A to rzeczywiście może dać takie efekty, że oni nam ograniczą tą konkurencyjność, bo mam wrażenie, że rynek to ograniczeń nie ścierpi. To znaczy im bardziej będą wskazywali, że Polska jest zbyt konkurencyjna, tutaj jeszcze chętniej będzie kapitał przychodził, no bo sami go o tym poinformują. Czy pan ma rację co do generaliów? Kapitał zagraniczny do nas napływa i to z bardzo różnych stron, z Ameryki, Azji, ale no, na przykład mamy pakiet mobilności, gdzie jednak uderzono w polskie firmy transportowe, które dokonały niebywałej w ostatnich latach kilkunastu, niebywałej ekspansji w Unii. 500 000 ludzi w Polsce pracuje w firmach transportowych lub pracujących na rzecz firm transportowych. Byliśmy, można powiedzieć, numer jeden w Unii, gdy chodzi o tą branżę. Dlatego też z inicjatywy Francji, Niemiec i Austrii te ograniczenia wprowadzono. One stały się faktem. Więc jak widać, można ograniczać konkurencyjność Polski. Można z jednej strony mówić, tak, Unia powinna być bardziej konkurencyjna, Unia powinna ścigać się z Ameryką, a z Azją na pewno, a jednocześnie tą konkurencyjność w praktyce ograniczać. To jest praktyka dzisiejszej Unii Europejskiej. Oczywiście idzie to w interesie tych państw największych, tych playmakerów, o których wspominamy, czyli Francji, Niemiec. Unia nie dogoniła Stanów Zjednoczonych. Przegrała rywalizację z Chinami, ewidentnie przegrywa. Mam wrażenie, że zaraz przegra też rywalizację z Indiami. No, Indie są wielokrotnie mniejszą gospodarką, chyba mniejszą nawet niż Niemcy, ale już tak się zbliżają. To są już bardzo bliskie liczby. I Indie bardzo szybko się rozwijają, są gospodarką otwartą, konkurencyjną i mają silną gospodarkę rodzinną i też niskie koszty pracy ciągle. Ale ja się boję, że za 20 lat to z Brazylią przegramy rywalizację, bo Unia jest tak pozamykana, tak sterowana, tak partykularna, że jeden drugiemu szkodzi. No wyobraźmy sobie, że Mazowsze ogranicza Łodzi albo Łódź, Małopolsce, rozwój gospodarczy, doszukując się, czy tam dobrze sądy prosperują, albo wszyscy się każą Podlasie
albo Podkarpacie, mówiąc, że niedostatecznie chroni myszy w domach i zabierają pieniądze, to jest mniej więcej ten sposób myślenia, tylko że to się dla wszystkich fatalnie kończy. To się nie tylko dla karanych, ale dla całej Unii się fatalnie skończy. To prawda, jak pan powiedział, że nie dogoniliśmy Ameryki, to jako przypomnę, autentyczny dokument, bardzo poważny Unii Europejskiej, strategia lizbońska, który zakładał i jeszcze w to w 2004-2005 roku wierzono, że uwaga, Unia Europejska w 2010 roku, to było 10 lat temu, zrówna się, wychodzi o poziom rozwoju gospodarczego z USA. Możemy się dzisiaj tylko uśmiechnąć, ale takie akty strzeliste Unia generowała. Myśmy przegrali rywalizację jako Europa, także generalnie z Azją. Pan powiedział o Indiach, absolutnie pełna zgoda. Kiedy pan zaczął mówić o Azji, pomyślałem sobie, że jeszcze trzeba wspomnieć Amerykę Łacińską i pan właśnie wymienił Brazylię, która oczywiście jest takim rosnącym gigantem z perturbacjami, ale jak najbardziej tak. Myślę, że właśnie dlatego nasuwają się wnioski gospodarczo-polityczne. Właśnie dlatego, że rola Europy się kurczy. Już nie jest Europa tym numerem jeden, jak w wieku XIX, czy jeszcze powiedzmy do pierwszej wojny światowej. Dlatego Europie powinno zależeć na bardzo bliskiej współpracy z USA, na stosunkach euroatlantyckich. Tymczasem duża część krajów członkowskich Unii generalnie reaguje na Amerykę jak byk na czerwoną płachtę. No, to się może zmienić przy Bidenie, przy Trumpie. Te emocje, jakieś obsesje antyamerykańskie były szczególnie spektakularne. Akurat Polska jest tym krajem i cały nasz region, którego liderem jest Polska, jest generalnie, nie chcę powiedzieć proamerykański, bo walczymy o swoje interesy w relacjach z Ameryką i trzeba walczyć. Oni są bardzo twardzi, gdy chodzi o egzekwowanie swoich interesów. My też musimy tacy być, ale my rozumiemy, że tutaj po prostu jedziemy na jednym wózku. No, mam wrażenie, że te czołowe państwa w Unii wciąż tego jeszcze nie rozumieją, że po prostu trzeba się trzymać z Amerykanami w sytuacji, gdy Europa, znaczenie nasze się kurczy, maleje. No, także ze względów demograficznych, trzeba powiedzieć. Także ze względów, o których mówiliśmy, czyli gospodarczych na long term. Tym bardziej trzeba pracować z USA. Polska to już zrozumiała. No, to jest dopiero jeszcze przed Berlinem i Paryżem. Co do tej demografii, no to pan poseł dzwoni do nas z kalifatu brukselskiego obok kalifatu paryskiego. Trochę mówię ironicznie, ale w kontekście już ostatniego krótkiego tematu, czyli tego, czy jeszcze wolno Boże Narodzenie obchodzić, bo islam sobie robi co zechce w tej Europie. Te ograniczenia, to oni się raczej śmieją z tych ograniczeń, które tam się nakłada. Natomiast chrześcijaństwo, ja mam wrażenie, że jest w jakiejś mierze już wytarte, zakazane. No nie za bardzo wolno symboli chrześcijańskich używać. Mamy już z Polski takie sygnały, że się wyciera chrześcijaństwo, a wręcz karze. Mamy taki przykład, będziemy o nim wkrótce pisać, gdzie ukarano kogoś, kto na publicznej wystawie za dużo symboli chrześcijańskich chciał dawać. Jak to jest w Brukseli? Tu trzeba powiedzieć o dwóch tendencjach. Łatwo mówić, słusznie panie doktorze, wskazując muzułmanów, którzy są coraz bardziej zorganizowani, którzy mają coraz większy wpływ, uwaga, na przykład w samorządach, w Wielkiej Brytanii, w niektórych mają większość, tak, to prawda. Również jak pan by zobaczył, zapraszam do Brukseli w czasie kampanii wyborczej wyborów lokalnych, to liczba plakatów, billboardów, głównie plakatów z nazwiskami no, typowo arabskimi, afrykańskimi jest olbrzymia. I są to plakaty umieszczane głównie w sklepach, których właścicielami są właśnie ludzie, którzy stamtąd przyjechali, bądź rodzice ich stamtąd przyjechali. A to jest jakby jedna rzecz i tak, ja widzę taką łatwość u nas, Europejczyków, mówienia, no tak, no to muzułmanie, islam, oni się wdzierają. Tylko że z drugiej strony jest ta tendencja, o której się mniej chętnie mówi, mianowicie ta taka promowana laickość, którą my sami Europejczycy promujemy. No ta jakże wstydliwa, żenująca dyskusja, kiedy miała być, na szczęście jej nie ma, funkcja europejska, gdzie tam pieczołowicie politycy i urzędnicy wykreślali gumką, myszką z preambuły
odwołanie się nawet nie tyle do wartości, do dziedzictwa chrześcijańskiego. Jakby przekreślano historię Europy, która była, jest i będzie chrześcijańska. Więc tutaj z jednej strony mamy w pewnym sensie taki walec islamski, który rzeczywiście jest coraz bardziej taki ofensywny, a z drugiej strony mamy tą laickość, która staje się takim pewnym kanonem ideologicznym. No musimy kończyć. No, z dużym zażenowaniem muszę przeprosić, że pan poseł nie zdąży zaśpiewać nam kolędy tym razem, ale to może 5 sekund na życzenia. Dla słuchaczy może lepiej telewizorów. Żartowałem, 5 sekund na życzenia, bo już jesteśmy po czasie. Wszystkim moim rodakom życzę, żeby te święta, bardzo specyficzne, no bo jest zaraza, COVID, żeby były jednak tradycyjne, są najbardziej polskie ze świąt. Bądźmy razem jako wspólnota. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był europoseł Ryszard Czarnecki, który jest chyba najczęstszym gościem w politycznej kawie, więc nie mogło go nie być przed świętami. A ja życzę Państwu, żeby mimo tego rozdzielenia, bo ja też sam nie będę mógł z pełną rodziną ze wszystkimi spędzić tych świąt ze względu na COVID, ograniczenia, no żeby te święta były jednak, tworzyły wspólnotę między nami, żebyśmy się nie dali podzielić. Wszystkiego dobrego. W politycznej kawie się widzimy już po świętach, a jeszcze będzie dziennikarski poker, ten, który Państwa też zapraszam we wtorek. Będę prowadził jeszcze tuż przed świętami. Dziękuję bardzo.